Siema, siema. Jestem znowu z Aronem, tak, dokładnie. Wczoraj się widzieliśmy, dzisiaj Aron to też jeden dzień. Jutro jedziemy razem na wulkan, do dżungli. Zobaczycie co i jak. Fajnie, nie będę musiał jeździć sam. Z kimś to zawsze lepiej, wiecie jak jest. Idziemy teraz właśnie zobaczyć jedno tutaj z takich fajnych miejsc. Kawałek przez dżunglę, później na takie klify. Później wybieramy się do takiego ośrodka, w którym leczą zwierzęta, dzikie zwierzęta, które przygotowują później do wypuszczenia na wolność. Także będzie naprawdę pewnie parę fajnych okazów. I później gdzieś tam jeszcze idziemy. Ogólnie cały dzień ma być mega aktywny. Chciałbym na początku jeszcze powiedzieć, bo może nie widzieliście, wczoraj ogłosili mojego przeciwnika na FAME MMA. Jest to Gamu Fall. Bardzo się cieszę z tego przeciwnika, bo wiem, że to będzie bardzo mocna walka. Jak chcecie coś więcej zobaczyć, sprawdźcie po prostu wczorajszy odcinek. Kto może, niech go udostępni, niech to idzie dalej w Polskę albo w świat, bo to będzie naprawdę fajna walka. I tak jak mówiłem, teraz pod każdym filmem będzie wrzucony link do Purple view, do mojej walki. Tym razem ona będzie miała numer 3, czyli nie będzie możliwe oglądać za darmo, a pieniądze zostaną przeznaczone znowu na jakiś szczytny cel, na pomoc dzieciakom. Także nie pójdzie na melanż i imprezy, tylko dla dzieci. Także proponuję kupować z mojego linku. Dobra, zaraz wam będę pokazywał co i jak. No i tyle, jest niedziela, trzeba się relaksować. Znaczy u nas to nie będzie relaks, cały dzień będzie zwiedzanie, ale mnie takie coś relaksuje. Ile tam mamy dokładnie, mniej więcej? Do przejścia? No. 15 minut. 15 minut. A, to niedaleko. Powiem wam, że w Kostaryce zieleń, natura ogólnie jest taka piękna tutaj. Naprawdę jestem pod mega wrażeniem. Pokażę wam po drodze, mijamy właśnie kemping. Jakby ktoś sobie chciał tu przyjechać na przykład pod namiot. Namioty po boku i wychodzicie i od razu plaża i morze, coś pięknego. Wszędzie jak tu idziemy wzdłuż linii brzegowej, wszędzie to są jakieś hoteliki albo hostele, albo kampingi. Mega klimatyczne jest to miejsce. Mogę śmiało polecić, jak będziecie, to musicie jechać do Puerto Viejo, ale wydaje mi się, że każdy, kto zwiedza Kostarykę, albo może nie każdy, ale większość ludzi, to tutaj przyjeżdża, no bo to jest takie jedno z głównych miejsc turystycznych, gdzie warto przyjechać. No a drugim będzie to, gdzie jadę jutro i może jak się jeszcze wyrobię, to jeszcze pojadę do jednego miasta, chociaż myślę, że jutro dżungla i wulkan, to tam za 2 dni to na pewno nam zejdzie. Ale to zobaczymy. Piękna roślinność. Muszę uważać, bo w nocy bardzo dużo padało. O kurde, bym się wywalił. I są kałuże i błoto. A nie chciałbym się cały rąbać. Jak zwykle. Kurde, zarąbiście te drzewa, wszystkie są obrośnięte. Wiem, że na pewno wielu z was nie interesuje takie coś, ale ja tu lubię takie klimaty. Tak samo jak lubię piękne plaże, tak samo lubię dżunglę. Czy tutaj są lasy deszczowe? Nie wiem co tu jest, ale właśnie mi się tu bardzo to podoba. Patrzcie to, ale pięknie. To jest natura. No i zawsze właśnie jak myślałem o Kostaryce, to kojarzyło mi się z takim czymś. Dżungla i piękne widoki. Dużo gatunków różnych drzew, roślin, zwierząt. Oho, czekajcie, dochodzimy. No. Ale... Co tu jest tak mokro? O. Dobra, idę się szpiąć. Trzymajcie kciuki. Ale sztos. No patrzcie, jakie słodkie. Ach. Szkoda, że nie mam dziewczyny, bo muszę też takie coś z drogą. Żartuję, samemu mi najlepiej. Pamiętajcie, jak kapitan. W każdym nowym porcie nowa miłość. Znaczy jak nie jak kapitan, jak marynarz. Kapitan, to ładnie poszedłem. Ale tutaj fale fajnie biło. Tam na plaży? O, patrzcie, który był ogon jeszcze. O, ale tu też jest fajnie piwko. Zarąbista miejscowa. Nie wiem, kręcenie ryb jakoś nigdy mnie nie kręciło. Jak byłem mały, to z tatą jeździłem na ryby. Wtedy było fajne, teraz? Ojej, co za nudy. Dobra, idziemy teraz zobaczyć jeszcze na jedną z najlepszych plaż. Wiecie, no takie szałek nie będzie, nie omawiali, ale i tak idziemy zobaczyć. My później ruszamy dalej. Wiecie, w ogóle dzisiaj to jestem mega podjarany od rana. Bo u mnie rano była ta konferencja, u was wieczorem. Wiecie, no ja wiedziałem, z kim walczę oczywiście, bo zanim zaproponowali walkę, najpierw wiadomo z kim, wyszło jak wyszło. I później zaproponowali Gamu, no i od razu ja się zgodziłem, on się zgodził. Także ja już wiedziałem długo, z kim będę walczył. Ale wiecie, jak jest konferencja, to już wtedy czujecie, że jest coraz bliżej tej walki i wszystko zaczyna buzować. Już wiecie, że musicie wjechać na takie konkretne obroty. Wszystko się już zaczyna takie inne. Wcześniej to wiecie, dobra, jest walka, bo jest, robię swoje. No ale im bliżej tej walki, to już wszystko coraz bardziej narasta te emocje, podjaranie i tak dalej. Mega się cieszę i naprawdę mega się cieszę, że to będę walczył akurat z Gamu. Bo wiem, że to będzie taka walka, na jaką wszyscy liczą. Ci wszyscy, którzy mówią, że FAME MMA nie ma dobrych walk, to wtedy zobaczą, że są. Zresztą myślę, że już moja ostatnia walka była na tyle dobra, że spokojnie można było ją zaliczyć do tych właśnie bardzo ciekawych. Ta będzie taka sama. Obiecałem sobie, że wszystkie moje walki w FAME mają być tylko z tymi najlepszymi i mają być efektowne. Wszedłem tam dać dobry sport. O, ale dziewczynę podmyło. To zdarza się. No szału nie ma. Aron! Aron! Nie słyszę. Na obiadek w karaibskim stylu z muchami. Ryż z fasolą oczywiście, kurczak z takim sosem, banany. A tutaj krewetki, też banany i ryż i sałatka. Plany się zmieniły, ponieważ ten ośrodek tych chorych zwierząt, które tam leczą, był do 13:00, później kolejny, w którym leczą leniwce, był do 15:00 i tu, tak? Do 15? 14. Do 14. Do 15 Park Narodowy. No, do 15 Park Narodowy. Wszędzie się zbudziliśmy. Normalna akcja. To się już musicie przyzwyczaić u mnie na kanale. Zawsze tak jest. Zmieniają się plany cały czas. Ale to nic, idziemy teraz jeszcze zobaczyć w jedno miejsce. Zaraz wam powiem jakie. W ogóle kupiłem sobie wczorajną koszulę. Bardzo ładna. Podoba mi się. Kozak, gdzie się tirem wbił, zablokował wszędzie ruch. Przyszliśmy do najbardziej znanego miejsca tutaj, gdzie możecie sobie zrobić tour, czyli wycieczkę po tym, jak zobaczyć, jak rośnie kakao, rośnie kawa, napić się świeżej kawy, zjeść coś z czekolady. Także wbijamy i zaraz Wam wszystko pokażę. Mamy nadzieję, że jeszcze będzie to działało. Na internecie było napisane, że spoko, że można przyjść. Zaraz zobaczymy, bo dzisiaj niedziela i wszystko jest szybciej zamknięte. Popatrzcie, tutaj rośnie drzewo kakao. Ale też nie dojrzałe. O, tam jest niżej. Niestety, najbliższy tour można dopiero wziąć jutro, czyli w poniedziałek. Nigdy nie widziałem, jak to wygląda. Zapytam, czy mają jakieś takie, które można otworzyć. No i jedyne, co mam z touru po plantacji kawy i czekolady. Kawę i czekoladę. Ale już gotową. Ale bardzo dobra. No, kawa o smaku czekolady też jest. Patrzcie, ile tu jest. Kurde. Nie chcę mi ich dobrze złapać. Aparat. Ale tyle tu jest takich dużych pająków. Wszędzie są normalnie. Tutaj następne. Ciekawe, czy są jadowite. Na sportowo woda. Zaczyna się zachód piękny znowu. Zaczynamy kolejny dzień. O. Właśnie jedziemy do zarąbistego miejsca, gdzie leczą chore zwierzęta dzikie i później przygotowują je do wypuszczenia na wolność. Pierwszy raz tutaj biegłem, no i oczywiście Aron. Później jedziemy dalej. Znaczy później jedziemy jeszcze do jednego miejsca, a o 12:30 mamy autobus i cały dzień podróży, ale to już nam to będzie w następnym odcinku. Dzisiaj Wam pokażę, co tutaj jest jeszcze fajnego w tym mieście, co warto zobaczyć. No i sprawa wygląda tak. Przyjechaliśmy tutaj i niestety, bo tutaj trzeba wziąć taki tour, wiecie, taką wycieczkę, znaczy dokładnie z panem, który oprowadza i opowiada o tych zwierzętach i tak dalej. I nie ma tak, że po prostu przyjeżdżamy i wchodzimy. Najbliższy mamy o 11:30, czyli zmienił się zdecydowanie plan, bo o 12:30 mieliśmy już autobus do San Jose i z San Jose do następnej miejscowości. Ale z racji tego, że ja chcę naprawdę zobaczyć to miejsce i chcę Wam je pokazać, to po prostu jedziemy później. Później prawdopodobnie w San Jose będę musiał zostać na noc i jutro koło 6 rano pojadę sobie dalej. Tak to jest, plany się zmieniają i trzeba po prostu przywyknąć. Teraz jadę szybko do hostelu, spakować mój plecak, wsadzić go tam do jakiegoś tego pokoiku. No i jeszcze pamiętajcie, Royal Shop wspomaga mnie, także wbijajcie na stronę royalshop.pl i na hasło Wojownik macie 10% zniżki. Ciuchy naprawdę fajne, bardzo wszystkich najlepszych marek, także naprawdę warto. Czekamy na tuk-tuka, jedziemy. No i później tu wrócimy. Dobra, wróciliśmy z powrotem i zaczynamy. Nasza grupa się już zbiera, podzielili na angielski i na hiszpański. Będziemy oczywiście z angielską. Zaraz się znajdę. Ale się cieszę, bardzo chciałem to zostać. Dlatego zmieniłem plany i po prostu zostaję dłużej, bo chcę bardzo to zobaczyć, jak to tu wygląda. No i zaczynamy. Dobra, na początku mieliśmy omówienie takich zasad. Pan wytłumaczył, że przypadkiem nie dotykać żadnych zwierząt, że zdjęcia tutaj z tymi takimi opkami i tak dalej są zakazane, ponieważ rząd Kostaryki wprowadził zasadę, że po prostu to nie są zwierzęta domowe, nie mają być tak traktowane i tak dalej. To są dzikie zwierzęta, no i po prostu mają nie być do zdjęć. They wanted to live in paradise, really happy, not doing anything. We had two slots this morning. Teraz on powiedział, że właśnie teraz mają tu 267 zwierząt, że codziennie ktoś przywozi jakieś chore zwierzęta, no bo to jest lecznica, tak jak mówiłem wcześniej. Mówi, że w latach 2016-17 było mniej więcej tak, że w ciągu miesiąca było tutaj przywożone około... czekajcie, ile on powiedział? coś koło dwa zwierzęta dziennie. Teraz mówię, że nieraz jest tak, że w tym roku i w tamtym, to w ciągu roku przywieźli tu koło 2 do 3 tysięcy zwierząt. Naprawdę bardzo, bardzo dużo. Mówię, że ludzie tutaj łapią też zwierzęta, z czego 40% ich w ogóle nie przeżywa. Bardzo dużo też jest przypadków właśnie, że zwierzęta po prostu łapią się, na przykład leniwce, łapią się linii wysokiego napięcia i po prostu giną. Ich małe są na przykład poparzone albo mają urwaną tam rękę, nogę, coś takiego. No i że naprawdę tu jest ciężko. Ale mówię, że też dobrze działa, bo też ludzie właśnie wiedzą, że tu jest to miejsce. Przywożą tutaj te zwierzęta i tutaj one dochodzą do siebie, są leczone i później wypuszczane na wolność. No popatrzcie, jak sobie tutaj leniwce. Widzisz tam, i chyba mają teraz obiad. We need to know what you're drawing, and that's just to separate them. So now, what do you think? Actually, that sloth will never attack. That's the three-toed, three-finger. They have so much stress inside in that ocelot, a wildcat. It's exactly the same. So yeah, pretty much our job right now, it's he has to spray the leaves with water as the main way they drink it. He has to stop the sloth from eating dirt. The dirt in here has no minerals, no nutrients, nothing good. So he takes a blanket and moves them back. Pan mówił, żeby ich, jak zobaczymy gdzieś na drodze, in the jungle they do nie przenosić, nie dotykać. It helps for digestion and jak już trzeba to zrobić, to żeby go w coś owinąć. But that's all. I the sloth are the easiest animal to release because they're not really smart. It makes our job easier. Okay, now you go the rainbow toucan. Siema. Patrz, jak próbuję liścia dorwać. One się żywią tylko liściami, mają bardzo powolną przemianę materii. Żyją, pan mówił, że około 50 lat. Taki najstarszy okaz gdzieś tam w Niemczech, chyba mam 56. I one są dlatego takie powolne, bo mają właśnie powolną przemianę materii. Ale przefajnie wyglądają. Tu właśnie mają takie coś, żeby ich przygotować do wypuszczenia. Mają tu liście, mają czego się zaczepić. I one zanim tego będą wypuszczone na wolność. Dasz radę. Tam jest wielki krokodyl, ale tylko ogon widać. Tutaj jest jeszcze więcej leniwców, tu i tam. To są takie, które były atakowane jakieś przez psy albo tak dalej. I pan powiedział, że one nie mogą mieć za bardzo kontaktu z ludźmi, że one będą niedługo wypuszczone na wolność. Także powiedział, że jeszcze wrócą trochę do siebie i po prostu będą wypuszczone w dżungli już. Tam były jeszcze dwie sowy, ale niestety nawet nie było tak za dobrze widać przez klatkę. Idziemy teraz dalej zobaczyć. Pan mówi, że jest tu naprawdę dużo zwierząt, które nie mogą nam nawet pokazać. O, tu małpy są. Ale małp to wy widzieliście pełno, ale dobra, i tak zaraz pokażę jeszcze. Pewnie tam będziemy wchodzili. O, patrzcie, jakie papugi. Patrzcie, jak go ugryzają. Yeah, I'm coming here. Don't answer. Can you say hello in Spanish? That big is strong enough to open the Brazilian nut. Only teraz idziemy oglądać węża. Ach, ciężko, nie widać go tak dobrze. O, tutaj możecie zobaczyć. Zielonego, czekajcie, co to jest? Nie wiem, niestety. Gdzie tu jest? Tutaj nie mogę zobaczyć. Nie widzę, czy nie widzę. tutaj. Kurde, to też. Gdzie on jest? Tam jest. To get bitten by snakes. Costa Rica, they produce the antivenom. They export it. Every clinic or hospital, they have the antivenom. Every single. Tu macie jeszcze dwa. Jeden się chowa, a drugi tam z tyłu jest zielony. Jeden zielony, drugi brązowy. On powiedział, że po ugryzieniu przez niego macie 8 do 12 godzin, żeby się dostać do szpitala, żeby dostać zastrzyk. To nie jest tak źle. No tak naprawdę są inne, które w sumie po godzinie albo jeszcze śpią, można już użyć. Także 8-12 godzin powiedzę, że to jest bardzo w porządku. These guys are healthy, they're fine, they're not in pain. We will try to offer the best life they can have and be free. But all she does is jumping and falling, jumping and falling. If she gets stressed, she pulls the feathers out of the wings and the tail. If you see the tail, the feathers are like cut. It's herself. If she has one of those episodes, she will have to take Morgana back into her enclosure. Right now she's fine. We do have a toucan right now that can be released and will be released, and it's inside. Is that what he eats his fruits? Right there? So, what? Zobaczcie, tutaj sobie ludzie jakby nigdy nic zmieniają aranżację tego. Co jakiś czas podobno muszą zmieniać. A tam kotek schowany, o kurczę, nie widać go. Ale jest dość duży. Czekajcie, ja się przybliżyć. Niestety. No ale oni tak by się w ogóle nie przejmowali, że to tam, że to zwierzę tam jest. Małpka, taka jak była na Cat Vegas w Bangkoku. Każdy wie, co ona tam robiła. A tu jeszcze więcej leniwców. Dzisiejszy odcinek to taki mocno przyrodniczy, ale wiecie, ja bardzo szanuję takie miejsca. Naprawdę mega. Ludzie, którzy ratują zwierzęta. To jest coś pięknego. No tak naprawdę większość tych zwierząt no, nie poradziłaby sobie sama. Nie ma co ukrywać, tak by było. Także fajnie, że są takie miejsca, fajnie, że ludzie wspierają. Wejście tutaj kosztowało... czekajcie, daliśmy 60... Coś koło 85 zł. Było tak, 85, znaczy tam w ich walucie było 13,5 albo 22 dolary. To 22 dolary to już wiecie, to by było koło 90... No w sumie nie, no tak różnica jakieś 10 zł w sumie wyszła. Ale i tak, fajne miejsce. Jak będziecie tutaj, polecam. Koło miejscowości Puerto Viejo, dokładnie 4 km dalej. Tam nie możemy blisko podejść. Dziecko ma... O, wow. Pani się nią opiekuje. O. Ta pani jest jego mamą. Oh, moja siostra. This is the biggest monkey in America. Wow. Ale jest wielka. Ah, she's about to pee. No, she's not. Remember I told you that she was gonna show she's the alpha? That's her clitoris. The clitoris is outside, completely exposed, because they show it to the other monkeys, so they know that she's the alpha. And that's exactly why they are called spider monkeys. See the tail? Patrzcie, co tu sobie chodzi, czekajcie. Jedna sarna. Ale tam uciekł mały, tak? Co jest pani sarno? Co podchodzi, jakby nigdy nie boi się w ogóle? No dzika to się tu nie spodziewałem. Chyba, że to jest guziec. Wiecie, co to jest guziec? Oglądaliście chyba, chłopaki nie płaczą. Taka świnia z Afryki. Taki żart. 8% of the places that they heat their seeds. The rest they grow as trees. They plant trees. And they can... koniec wycieczki. Było naprawdę świetnie. Mega mi się podobało to miejsce. Nie zobaczyliśmy aż tylu zwierząt, co myślałem, że zobaczymy, ale i tak było fajnie. W ogóle to, ile było tu lenistów i wszystkiego. Znaczy jest wiadomo, że z jednej strony to jest bardzo przykre, że one tutaj są, ale fajnie było zobaczyć. No i wiecie, to jest też trochę inne miejsce, to nie jest zoo. Tutaj leczą te zwierzęta, także to jest bardzo, bardzo dobre miejsce. Tanzania to chyba z strony Panamy jest. Zbieramy się już na autobus. Posiedzieliśmy jeszcze parę godzin w barze, znaczy w restauracji. Artur walnął parę piwek, jak kawa, woda, na sportowo. Niestety muszę, nie ma wyjścia. A z chęcią też bym się piwa napił. No ale to co poradzić. I też w fajnym towarzystwie to już w ogóle fajnie się piwo pije. No ale jest jak jest. No, musiałem przerwać, bo właśnie muzyka mnie łapała. Koniec, bardzo polecam tą miejscowość, bo tu naprawdę mega fajnie. Żeby on nam nie uciekł, bo to myśli, że to nie będzie nasz? Nie, to jest meter. A co, one tam nie jeżdżą? Nie, ten jeden będzie w stronę... Chodź zapytamy. Chodź zapytamy. No, że ma być za pół godziny dopiero autobus, ale lepiej zapytać. Wiecie jak jest. Dobra, dziękuję bardzo, że oglądaliście. Odcinki teraz będą rzadziej. Już końcówka. Chcę to jeszcze jakoś tak rozłożyć, żebyście mieli co oglądać co parę dni. I zobaczymy jak będzie. Pozdrawiam serdecznie. Zostawcie suba, brakuje jeszcze ponad 1000 tylko.